Debiut w kadrze Polski do lat 19 zaliczył Jakub Serafin. Piłkarz Kolejorza wystąpił w drugiej połowie towarzyskiego spotkania z Turcją. Zawodnik był zadowolony z szansy, jaką otrzymał i przyznał, że spodziewał się wyższego poziomu ze strony rywali. Serafin po powrocie do kraju dostał wolne w sobotę od trenera Skorży, a w niedzielę zagrał 88 minut w rezerwach przeciwko Jarocie. Zadowolony debiut w końcu w U19. No na pewno cieszy te powołanie. Pierwszy raz dostałem na taki mecz towarzyski. Zagrałem 45 minut i myślę, że z dobrej strony się pokazałem trenerowi. A powiedz, różnicę widzisz w porównaniu do poprzednich jakby roczników i tych kadr, czy tam U17, czy U18? Jest różnica jednak gry i poziomu tych meczów? Ja osobiście spodziewałem się większego poziomu. Gdzieś tam w pierwszej połowie się przyglądałem, jak to wygląda, jak wszedłem, to sam mogłem się przekonać, ale myślę, że nie masz takiej dużej różnicy jak tutaj w grze w polskiej lidze. Dziś mecz rezerw, kiedy wracasz do treningów, ale z pierwszym zespołem, bo ty teraz już pracujesz pod okiem Macierzko. Tak, wczoraj dostałem jeszcze wolno od trenera, bo w piątek dopiero wróciliśmy w nocy z kadry, więc wczoraj dostałem jeszcze wolne. Dzisiaj zagrałem tam 88 minut i we wtorek mamy się wszyscy stawić na trening na godzinę 16.